Nowe wieści o stanie zdrowia Marty Kubackiej. Parametry diametralnie się poprawiają. Właśnie przekazano nowe wieści na temat stanu zdrowia ukochanej Dawida Kubackiego. Wiemy, jak obecnie czuje się Marta Kubacka. Głos zabrał ojciec innego polskiego skoczka narciarskiego. Rafał Kot, członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego, a prywatnie ojciec innego sportowca, Maciej Kota, zdradził, jak obecnie czuje się żona Dawida Kubackiego. Prognozy są optymistyczne. Wiemy, jak obecnie czuje się Marta Kubacka. Tydzień temu Dawid Kubacki podzielił się z kibicami wzruszającymi wiadomościami. Kandydat do wygrania kryształowej kuli Pucharu Świata w skokach narciarskich zrezygnował z dalszego udziału w turnieju i powrócił do swojej rodziny. Wszystko z powodu nagłego pogorszenia się stanu zdrowia jego ukochanej Marty Kubackiej, która trafiła do szpitala z poważnymi problemami układu krwionośnego i podejrzeniem arytmii serca. Teraz przekazano nowe wieści na temat samopoczucia żony polskiego skoczna. Przekazano nowe wieści na temat zdrowia Marty Kubackiej. Jakiś czas temu sportowiec podziękował wszystkim internautom za wsparcie i miłe słowa. Jednocześnie poinformował, że stan zdrowia jego żony jest stabilny, a kobieta znajduje się pod specjalistyczną opieką w Śląskim Centrum Chorób Serca. Teraz głos zabrał członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego, Rafał Kot, który wyznał, że wszyscy mocno trzymają kciuki za poprawę stanu zdrowia Marty Kubackiej. Wyznał też, że prognozy są coraz bardziej optymistyczne i dające nadzieję na jej szybki powrót do pełni sił. Wszyscy trzymamy kciuki, wspieramy Dawida i jego żonę Martę, jesteśmy z nimi razem. Oby odnieśli swój prywatny sukces i oby wszystko skończyło się dobrze. Na szczęście ze zdrowiem Marty jest już lepiej i to jest najważniejsza informacja. Parametry diametralnie się poprawiają, patrzymy w przyszłość z dużym optymizmem. Marta przebywa w Zabrzu pod opieką najlepszych kardiologów w Polsce, zdradził były fizjoterapeuta naszej kadry w rozmowie z portalem.pl. Marta Kubacka czuje się coraz lepiej. Czy Dawid wraca na skocznię? Przed nami ostatnie zmagania skoczków narciarskich w tym sezonie. Już niedługo odbędą się zawody w Planicy, które tradycyjnie są zakończeniem sezonu i oficjalnym wręczeniem kryształowej kuli dla najlepszego zawodnika. Jak udało się dowiedzieć, Dawid Kubacki, pomimo poprawy stanu zdrowia swojej żony, nie zamierza powracać na skocznię. Obecnie zawodnik znajduje się na trzecim miejscu w ogólnym rankingu Pucharu Świata, ale doganiającemu go Słoweńcowi Jan Zelaniskowi brakuje zaledwie 72 punktów do zepchnięcia Polaka z podium.